I Ania nieco wywróżyła nam tę rozmowę, mówiąc o Marsjanach. Nie Marsjanie, ale studenci i doktoranci. Ale z Marsem cokolwiek mają wspólnego. Witamy serdecznie. Z nami goście. Piotr Mróz i Rafał Czok to doktoranci Politechniki Opolskiej, a Mateusz Szybol to student Politechniki Opolskiej. Ja bym chętnie przedstawił gości, ale nie mam scenariusza. Dlatego oparłam się o moje notatki właśnie. Panowie, ale coś się będzie działo za chwilkę. Proszę bardzo. Mówisz i masz. Myśl naukowa opolska sięga daleko. Proszę bardzo. Oto nasz kolejny gość, kameleon, który przywiezie Mariuszowi scenariusz. Dzień bardzo dobry. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Bardzo ładny. Bardzo oddaj, ładny. Oddaj. Puść to. Może przedstawmy kameleona, to się z nami zaprzyjaźni, odda Mariuszowi cenne notatki. To jest robot marsjański. On potrafi zachowywać nie tylko w naszej rzeczywistości studyjnej. W terenie radzi sobie świetnie. Co potrafi? Co potrafi? Na pewno przywieźć scenariusz. Tak, przywieźć scenariusz. Pochłonąć jakiś trudny teren. Mieliśmy okazję brać udział w konkursie robotyczno-kosmicznym w Chęcinach. Łyknij sobie. Było tam 26 drużyn z całego świata. Rywalizowaliśmy z drużynami z Kanady, z Bangladeszu, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, mogliśmy wymienić swoje doświadczenia. Był tam przygotowany tor, gdzie nawieźli dużo czerwonej ziemi i były przygotowane właśnie górki, różne przeszkody. Dokładnie, typowo marsjańskie. I konkurencje. Jakie konkurencje? Co taki robot musiał wykonać? Chyba najciekawszą konkurencją, które się ze mną zgodzą, był przejazd do punktu wyznaczonych na GPS. Właściwie w ogóle nic nie widzieliśmy. Siedzieliśmy w namiocie, odcięci totalnie od świata. Jedyne, co mogliśmy mieć do dyspozycji, to były parametry współrzędne GPS, to i tak musieliśmy przeliczyć i właściwie to wyglądało jak gra w statki. Mieliśmy na kartce narysowany prostokąt, 4 punkty, okej, okay, gdzieś jesteśmy, gdzieś dojedziemy. Mieliście odgląd? Nie. Totalnie w ciemno sterowanie. Ta konkurencja właśnie wymagała... Widzą państwo, pojazd jest wyposażony w kamery, natomiast ta konkurencja wymagała, wyłączamy wszystko, włączamy tylko system GPS, że ma jakąś drobną komunikację. Polubił cię. Patrzy na mnie. Też tak mi się wydaje. Puścił ci oczko. Uważaj na nos. Czyli gdy robot dojechał na miejsce w określonym czasie, tam gdzie miał się pojawić w punkcie zaznaczonym wcześniej, to znaczy, że misja się powiodła. Misja się powiodła, właśnie. Tak, powiodła się, natomiast punkty były o tyle w tolerancji, ponieważ GPS podaje dokładność do 10 metrów, czyli sędziowie po prostu odmierzali, czy jest w tej tolerancji. Zdobyliśmy 2 punkty z 3, więc wydaje mi się, że to jest duży sukces. A to tak była jeszcze... jedna właśnie z konkurencji, co jeszcze? Tak, to była jedna z konkurencji, bo konkurencji było 5. Inną konkurencją, ciekawą też, która była naszą pierwszą, to była konkurencja tak zwana podjechanie do przysłowiowego reaktora i przełączenie przycisku, przełącznika, jakiegoś wskaźnika. Większość drużyn miała problemy z komunikacją. W naszym przypadku udało się podjechać i przełączyć kilka wskazanych przełączników. Czyli podanie scenariusza Mariuszowi w TVP3 Opole to była po prostu bułka z masłem dla kameleona. Tak jest. Tak jest. A jak powstaje taki robot? Studenci mają się w głowie po gotowe pomysły? Czy to jest tak, że to jest mnóstwo pracy pod nadzorem bardziej doświadczonych? Tutaj ciężko odpowiedzieć. Są też pomysły studentów, po prostu jest dyskusja, jest taka burza mózgów. Każdy wnosi coś. Każdy wnosi coś, każdy pokazuje swoją swój pomysł, tak? Jest dyskutowany, jakie ma zalety, jakie ma wady i później jest wybierane najlepsze rozwiązanie. A czy to jest tak, że macie swój podział, czyli nie wiem, jedna osoba zajmuje się optyką, druga osoba na przykład tworzy wózek, napęd i tak, tak dalej. Tak, jak najbardziej, bo wiadomo, są osoby, które bardziej się specjalizują w jakiejś innej dziedzinie, jak na przykład w elektronice, informatyce, a tutaj koledzy bardziej się specjalizują w mechanice. Może ja tak powiem, bo nasz zespół liczył 13 osób i został zgromadzony przez profesora Brola z Wydziału Mechanicznego, to była jedna część, i profesora Szmajdę z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w Politechnice Opolskiej. Czyli połączone siły, tak? Tak, połączyliśmy siły, żeby właśnie zrobić wersję kameleona, ponieważ wcześniej jeździł na sprężone powietrze. Wcześniej mieliśmy założony silnik pneumatyczny, butle sprężonego powietrza na górze, wygląda troszeczkę jak ruska torpeda i jeździł właśnie na sprężone powietrze. Ten jest mechaniczny typowo. Tak, ten jest bardziej przygotowany pod konkurs. Trzeba było go ładować często. Także. A proszę powiedzieć, dlaczego mówimy o tych robotach, że to są roboty marsjańskie? Gdyby wysłać go rzeczywiście na misję, on by był w stanie pobrać próbkę, przejechać w trudnym terenie niezauważalnym? I z napędem sobie poradzić? W tej wersji, jak teraz go widzimy, to oczywiście, że nie, ponieważ warunki
wysłania takiego obiektu na Marsa spowodowałyby po prostu zniszczenie. Trzeba by odpowiednie osłony przygotować dla niego, inne układy, które będą odporne na warunki, które by były tam. Natomiast koncepcja, która jest przedstawiona, czyli mogłaby sobie poradzić. No, państwo w tej chwili widzą na obrazkach, jak gdyby, jak on powstawał, ten robot, tak jak jest z części z różnych się składa. To są gotowe moduły, czy musieliście od śrubki zacząć i go od początku złożyć? To znaczy, tu może bardziej kolega Rafał powie o ramie, której mamy. Jest projektantem ramy, tak? No nie do końca. W pierwszej wersji pojazd... Student przygotował projekt ramy. Ramy chcieliśmy przygotować jako pewnego rodzaju moduł, który można zmieniać, czyli rekonfigurowalny. Powstała z prętów o przekroju kwadratowym, no i ma dużo otworów, także można stale zmieniać, dokładać różne inne elementy, zdejmować, no, tak jak na przykład to ramię do konkursu. Jednego wykorzystywaliśmy ramię, do innego nie było potrzebne, zdejmowaliśmy, by zejść z masy, a także i obniżyć środek ciężkości, co sprzyjało, by się pojazd nie wywracał. Siódme miejsce to sukces. Jak oceniacie? To jest bardzo duży sukces dla Polinii Polskiej. Naprawdę rywalizowaliśmy z różnymi drużynami, tam były różne konstrukcje. Nasza była jedna z mniejszych. Co prawda nikt nie chował się ze swoimi pomysłami, można było spokojnie wymieniać się doświadczeniami ze starszymi kolegami. Jednak mieliśmy sytuację, że podchodzili do naszego stoiska, do naszego pit stopu i ze dużym zdziwieniem patrzyli na naszą konstrukcję, tym może bardziej kolega. To znaczy, że to jest jakaś tam zaawansowana myśl, skoro w tak małej bryle udało się pomieścić tyle możliwości rozwiązań technicznych, tak? A to nie jest czasem tak, że budzi się taka rywalizacja i chcecie ukryć pewne rozwiązania przed innymi. W końcu to jest rywalizacja. Możecie się przyjaźnić, wymieniać doświadczeniami, ale gdzieś tam jakiś tam aspekt zawsze się chowa na koniec i niekoniecznie go ujawnia rywalom. Zawsze są jakieś drobne aspekty, które by się chciało nie do końca pokazywać, natomiast atmosfera i klimat stworzony na zawodach był tak niesamowity, gdzie tak naprawdę nie rozmawialiśmy o konkurencji, a współpracy. Wszystkie obiekty, pojazdy, które brały udział w konkursie, są prototypami. Pojawiają się jakieś tutaj usterki, tu coś może nie zadziałać. Nie, nie zagrać. I każdy, jak dobry kolega, każda drużyna jedną drugą wspomagała. Tacy wspaniali ludzie z Bangladeszu? Tak, z Bangladeszu. Przylecieli, no niestety, na zawody musieli swojego łazika rozebrać, wrzucić do samolotu, przylecieć i złożyć na miejscu. Wyzwanie. A linie lotnicze do tej pory silnika szukają. Prawda? Na marginesie. No niedogodność niestety okazała się taka, że nie... Do pierwszej konkurencji nie byli w stanie wystartować, ponieważ coś nie pasowało, coś nie zadziałało. Niestety, pech. Gdzieś ten kabelek był. Macie tu przygotowaną też taką prezentację. To jest prezent dla Mariusza. To jest prezent, tak? Znaczy, no kamelonek, każdy zwierzak ma swoją zabawkę. Ten akurat no to jest zabawka właśnie taka. Ale wzięliście z właściwego magazynku, to jest ta trapa. Miejmy nadzieję. Znaczy, w tym przypadku filozofii wielkiej nie ma, tniemy czerwony, tak? I jaki MacGyver zawsze przecinał? Czerwony czy zielony? Nie, ale zawsze robił tak. W razie czego. To jest rzeczywiście tak z bombami, że kwestia koloru kabelka decyduje? Czy to tylko rzeczywistość filmowa? Ja nie mam doświadczenia. A, to się bardzo cieszymy, mając na stole taki tutaj przedmiot. Do czego może się przydać taki robot? On już gdzieś funkcjonuje? Staracie się go w jakiś sposób taki upowszechniać? Czekaj, może się sprawdzać? No, wykorzystanie takiego pojazdu może być w różnych aspektach. W tym przypadku mamy silniki elektryczne w rejonach, gdzie nie mogą być emitowane substancje szkodliwe, że nie można zasilać. A u saperów właśnie by się sprawdził na przykład? U saperów by się sprawdził przy przenoszeniu jakiegoś ładunku policjantów? Jak najbardziej by się sprawdził. Uczelnia zaprzyjaźniona z Warszawy na chwilę obecną współpracuje właśnie z Akademią Wojskową. Mhm. Jak dobrze pamiętam, i oni właśnie też już zaprezentowali podobnego łazika, natomiast nie kołowego, a na gąsienicach. Oczywiście wersja już skomercjalizowana, także ogólnie jest dostępna. Niemniej jednak nasz łazik w znacznej Kameleon, mierze... Uwalaj, chłopak, to nam jest bardzo dobrze w naszym studiu.
To było w scenariuszu wpisane. Bo widzimy oczywiście takie roboty gdzieś u saperów, czy przy rozbrajaniu różnych ładunków, czy prób. Pytanie, co on jeszcze mógłby wnieść do siebie? Oprócz tego, że jest w stanie wywieźć na przykład taki ładunek wybuchowy, czy on może go przeanalizować pod jakimś aspektem? Jak to wygląda? Przeanalizować na pewno może, to tylko kwestia dodania kolejnych elementów, typu jakieś analizatory i inne rzeczy. To nie jest problem, ponieważ przygotowaliśmy ramę rekonfigurowalną, że zawsze można zmodernizować obiekt i dołożyć inne elementy. A co jeszcze chodzi po głowie studentom Politechniki Opolskiej? Nad czym jeszcze ciekawym pracujecie? Znaczy się teraz planujemy w dużym stopniu rozwijać dalej tego kameleona, żeby w tym roku znowu wystartować w konkursie, ponieważ w poprzednim roku to był nasz debiut. Pojechaliśmy tam raczej w celu poznania atmosfery, zobaczenia. Dokładnie. Tak, przy okazji wróciliście z nagrodą. Dokładnie. A w tym roku wiemy już, co można ulepszyć, co można poprawić, co nam się sprawdziło, a co nie. I to planujemy rozwijać w tym kierunku, żeby zająć jeszcze wyższe miejsce w tym roku. Bomba została wywieziona, drodzy Państwo. Zbliża się do naszej reżyserki. Ja nic nie chcę mówić naszym kolegom i koleżankom. Ale powodzenia. Jest bliżej Was. My za to mamy scenariusz i kawę. Cóż nam pozostaje? Trzymać kciuki za Was. Czego się życzy naukowcom? Otwartych umysłów. Otwartych umysłów, większej kreatywności. I świeżego spojrzenia na nowe projekty. A, no właśnie, to tego w takim razie życzymy. Pięknie Politechnika Opolska, pięknie dziękujemy za prezentację. Kameleonie, byłeś cudowny. Dziękujemy pięknie, mam nadzieję, że jeszcze bardzo kiedyś nas odwiedzisz. Ja wiem, że chciałbyś z koleżanką się przywitać bardziej i pożegnać. Ale Mariusz jest z brzegu. Ale ja jestem pierwszy z brzegu. Nie, z Głuchołaz, przepraszam. A my w takim razie za chwilkę przejrzymy lokalną prasę, zobaczymy właśnie, co w Brzegu i w Głuchołazach. Wywołałaś lokalną prasę, w takim razie rozpoczniemy od właśnie tej lokalnej, powiatowej. Nowiny Nyskie w wersji takiej pisemnej są już oczywiście w kioskach, natomiast my otrzymaliśmy wersję do wydrukowania.